Proszę, spróbuj. Jak fajnie. Dlaczego jest zimna? Bo mleko dodam. A. Dobra. Ej, bardzo dobra w sumie. Tak? No. Wiesz, co dodałam? Szczypce cynamonu i dosłownie troszeczkę kakao. Tak, właśnie jak ta ze Starbucksa. Ten jesienny specjał. Czyli spicy. Tak smakuje? Cynamon. No, podobnie bardzo. Byłam w tamtym roku na Sylwestrze. Dzisiaj jest Sylwester i spędzam go w tym roku sama. I czy mam do siebie żal, albo czy jest mi smutno? Na pewno bardzo bym się cieszyła, gdybym go spędzała z kimś, ale w tym roku wyszło tak. Tak po prostu mi się wydaje, że musiało być, że po tylu latach muszę go spędzić sama. Pytałam się znajomych, ale wiecie, każdy ma swoje plany i ja też nie chcę komuś coś narzucać, czy się wpychać, wtrącać. Dostałam też propozycję od mojego brata i jego dziewczyny, za co jestem bardzo wdzięczna, ale ze względu na inne aspekty jednak zostaję w domu. Przede wszystkim najpierw chciałabym się ubrać, bo nie chcę zostać w tej koszulce, nie. Czemu? Jakoś... Chyba ja ją sprzedam, ponieważ ona jest piękna, ale nie wiem. I zrobimy sobie jakiś makijaż. Slay. Będę dzwoniła znowu na pizzę, do pizzerii, żeby dowiedzieć się, czy przyjmują zamówienia, bo ja chciałabym zamówić pizzę jak najpóźniej po prostu. Boję się. Dzień dobry, ja właśnie dzwonię o tej 17, żeby się dowiedzieć, do której są przyjmowane te zamówienia. Trudno powiedzieć, może pani spróbować jeszcze takie 40 minut, myślę. To. Na razie mamy taki trochę spokój, ale zawsze może teraz być więcej zamówień. No właśnie, rozumiem. Dobrze, czyli na przykład o 18. Do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, co robić. Chyba wykorzystam to, że mam makijaż i zrobię sobie zdjęcia. Jeszcze nie wiem jakie. Dzisiaj tak, pomagałam mamie też robić sałatkę, ponieważ do moich rodziców przychodzą znajomi. W tym roku zmieniłam swój pokój. Naprawdę to był rok, w którym najwięcej się w nim zadziało. Wszystko zrobiłam tak jakby ja, od A do Z. Chodzi mi tutaj głównie o właśnie ściany, o te lampki czy pościel. Po prostu to była moja inwencja twórcza. Chciałam stworzyć swój pokój komfortowym dla mnie miejsce, żeby to było dla mnie komfortowe miejsce i żebym się czuła w nim dobrze. Mój pokój mi się osobiście bardzo podoba. Ja bardzo go lubię i mogłabym jeszcze naprawdę dużo rzeczy tutaj dodać czy pozmieniać, ale... Też nie chcę przesadzić, bo ja mam naprawdę już naprawdę nasrane. W tym roku także dostałam takiej większej pewności siebie, której mi chyba kiedyś brakowało. Miałam ją, ale to nie była taka w 100% albo nawet ponad. Zapomniałam o kompleksach, o których nadal pamiętam, które nadal mam, ale nie zwracam na nie takiej uwagi jak kiedyś, nie porównuję się do innych osób. Po prostu kocham siebie, podoba mi się to, jak wyglądam. Nawet jeżeli bym była teraz w najgorszym stanie
jeżeli chodzi o wygląd, który oczywiście nie jest najważniejszy, to po prostu ja bym to zaakceptowała i musiałabym zrozumieć, że to jest taki etap w życiu, a etapów w życiu jest naprawdę mnóstwo i raz jest gorzej, raz jest lepiej i tutaj właśnie trzeba dojść do takiego komfortu psychicznego. Czasami zrozumieć, że tak musi być. Kocham siebie, lubię spędzać ze sobą sama czas, uwielbiam, kocham spędzać czas z innymi, kocham osoby, jestem wdzięczna za to. Przede wszystkim jestem wdzięczna za to, jakie osoby poznałam w tym roku, ponieważ stały się moimi przyjaciółmi. Nie mówię, że wszyscy, ale wszystkie znajomości, które były dla mnie dobre, ja jestem wdzięczna. Jestem bardzo zadowolona też ze zmiany, jaką podjęłam, jeżeli chodzi o profil w szkole. To też była taka rzecz i decyzja, która była dla mnie dobra, że wiecie, i tak z tych złych rzeczy przeszłam po prostu na lepsze, ale mój kanał, moje social media i to, jak ja się rozwinęłam w tym roku, jestem też bardzo wdzięczna. Ja wiem, że inni mają w swoim życiu inne etapy, że potrafią się rozwinąć naprawdę z takich małych rzeczy do naprawdę ogromnych. Ja jestem, myślę, że taką... O Jezu, już zaczynają nawalać. Ja jestem taką osobą, która zdaję sobie sprawę, że inni osiągają więcej, ale inni mnie nie obchodzą. Ja jestem ja i ja po prostu rozwijam się w innym tempie i może raz właśnie to tempo będzie szybsze, raz wolniejsze, bo ja miałam mnóstwo takich myśli. Mini breakdown czasami bywały w tym roku. Nie powiem, że nie było ich sporo, ale to jest chyba normalne, jeżeli chodzi o moją działalność, ale i nie tylko życie prywatne. Końcówka roku no nie była dla mnie najłatwiejsza, zwłaszcza październik, listopad to były dwa chyba najgorsze miesiące, w których też oczywiście się działo dużo fajnych rzeczy. Teraz jest grudzień, zadziała się też jedna rzecz. Myślałam, że 2 lata temu albo 3 lata temu nigdy mi się nie uda zrobić. To jest dla mnie trudna rzecz. Ja kiedyś liczyłam tak obsesyjnie kalorie. Oczywiście teraz już nie. Od ponad 1,5 roku w grudniu odstawiłam to kompletnie, że w ogóle nie wiem co ile ma kalorii. Jem intuicyjnie. Po prostu zaczęłam właśnie jeść intuicyjnie. To była najlepsza decyzja w moim życiu po prostu i właśnie tak kończę rok, że podjęłam chyba sporo decyzji takich dosyć ciężkich dla mnie do przełamania takich barier. I mogę powiedzieć, że były one też dla mnie dobre. Nie spodziewałam się, że mi się uda to zrobić, bo psychicznie było to dla mnie ciężkie, mimo tego, że naprawdę ja bardzo dużo razy odpuszczałam i tak dalej. Ale jednak przestałam tak gwałtownie, że to jest wspaniałe uczucie jeść intuicyjnie, nie wiedzieć co ile ma kalorii i po prostu pozwalać sobie na wszystko, jeść jak chcesz, odżywiasz siebie, po prostu gotowanie jest teraz dla mnie taką nową erą, takim nowym rozdziałem, gdzie mogę naprawdę robić wszystko co chcę i to jest wspaniałe. Liczenie kalorii jest dobre pod takim względem, że czasami właśnie byłam ciekawa o białko, żeby o nie zadbać. Ja jeszcze nie ćwiczę tak wyczynowo, siłowo i tak dalej, ale od nowego roku to nie jest postanowienie, tylko po prostu tak chcę zrobić. Zapisać się na siłownię, bo ja sobie to obiecywałam od dłuższego czasu, a tego nie zrobiłam. Czemu od nowego roku? No bo teraz były święta i w sumie nawet bym nie miała chyba czasu tak, żeby pójść na tą siłownię. To była naprawdę wspaniała rzecz i ja jestem teraz o wiele szczęśliwsza. Jestem na pewno mądrzejsza w takim życiowym stopniu, że wiele rzeczy się nauczyłam na swoich błędach, takich nauka życiowa. Dużo rzeczy się nauczyłam ważnych, czego na pewno szkoła nie uczy. I mogę powiedzieć, że szkoła nic mi nie nauczyła w tym sensie, tylko sama się nauczyłam po prostu przez doświadczenie życiowe i przez właśnie podejmowanie ciężkich decyzji i pokonywanie rzeczy. To uczy człowieka chyba najbardziej i też sprawia, że człowiek jest silniejszy psychicznie, jak i fizycznie, no to wiecie, siłownia. Tak, ale to była naprawdę super decyzja i jeżeli się zastanawiasz, to naprawdę posłuchaj mnie. Ja się czuję taka wolna, bez ograniczeń. Okej, zamawiamy w końcu pizzę, bo już jest po 18. Mam nadzieję, że się uda. Przed chwilą zobaczyłam zdjęcie zwierzęcia obrażone petardą. Nie, błagam.
Wiem, że już jest po Sylwestrze, ale naprawdę nie róbcie tej krzywdy zwierząt i mi. Dzień dobry, ja chciałabym zamówić pizzę. Niestety dzisiaj już nie przyjmujemy zamówień. A nie da rady? Chyba przyszła pizza. Ryszardzik, Boże, ja widzę, jak ty się boisz. Moje koty się bardzo boją fajerwerków. Jest moja nowa piżamka. Kolejna. Jestem w piżamie i czuję się, jakbym była w ciąży. Nie żartuję. Mój brzuch jest tak napięty, tak jest dużo jedzenia tam. W sensie pizza, cała pizza. Ja, ten mały człowieczek, zjadł całą pizzę. Obejrzałam pierwszy odcinek nowego sezonu Emilia w Paryżu. Po polsku chyba tak to się brzmi. I zaczęłam drugi i naprawdę mi się podoba. Jest naprawdę pretty good. I ja nie oglądałam tego od początku, po prostu zaczęłam od nowego sezonu. Czy mam potrzebę oglądać to od początku? Chyba nie. Po prostu obejrzę sobie ten trzeci sezon. Nie wiem, który to jest sezon. Ja... Sorry. A. Sezon... A nie! Sezon pierwszy, epizod drugi. To możliwe, że obejrzałam... To tak, ja od początku. Szczerze nie mam... Nie wiem, co za bardzo robić w tego Sylwestra. Nawet nie wiem, czy mi się chce czekać też do 24. Myślę, że tak, bo nie zasnę. Będzie tak pewnie głośno. Ale myślę, że nie ma co przeżywać. I tak samo każdy robi te vision board. Daje sobie jakieś postanowienia, cele. Ja wszystko na spokojnie. Bez takiej presji po prostu. O Kuba! Co ty zrobiłeś? No bo nie są gotowa, to nie każę się wracać. Bo niestety nie ma mało do zrobienia. Tak, wakacje normalne. Co nie, bardzo ładne niebo.